Cześć wam. Wrzucę taki króciutki materiał. Mamy, zobaczcie, wszyściutkie krokwie podocinane. Wszystko ponawiercane. To są te krokiewki, które będą szły przy tarasie. I one są w ten sposób zacięte. Cały czas coś dzwoni dzisiaj. Tu mam od razu jętki przygotowane. I cóż, czekaliśmy na podnośnik. Słupy też mamy, zobaczcie, na tarasie już mamy postawione. Na górze też mamy postawione. I niestety wczoraj miał już być podnośnik. Jakaś tam cewka padła. Dzisiaj miał być. Padły biegi i niestety musimy załatwiać coś innego. Wiadomo, że ręcznie tego się nie wrzuci, to jest za ciężki materiał. Zobaczcie, ile to waży. Nie ma szans nawet w 4 osoby. Więcej biedy się narobi niż całego montażu. Także załatwiliśmy na wtorek HDS-a z wysięgnikiem 14 metrów obrotowy. Także wtorek z rana będzie dopiero. Dzisiaj mamy piątek, także mamy długi weekend. Nic tutaj za bardzo nie zrobimy. Nam zostało jeszcze tam na taras podocinać tylko te krokiewki, ale one są krótkie. Także je sobie wrzucimy ręcznie, jak będzie całość zmontowana. Myślę, że spokojnie, bez ciśnienia uda nam się w dzień to złożyć. O 7 rano ma już być. No i cóż. Nieplanowany temat. Nie tak to miało wyglądać trochę, ale nic nie poradzimy, tak? Są rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Ja ten czas wykorzystam na skończenie łazienki u siebie. I po załatwianiu materiałów na następną budowę, bo już niedługo będziemy zaczynali, pojadę, wszystko podopinam, pozałatwiam transporty, żeby już wszystko było gotowe. Załatwię też beton, rezerwację. Nie wiem, jak u was jest, u nas trzeba wcześniej na całą budowę praktycznie ten beton ogarniać. Dzwoniłem już do jednej betoniarni, która nam tu woziła, ale ceny tak poszły do góry, że będziemy szukali gdzieś indziej po prostu. Także zobaczymy. I cóż, my się zwijamy. Wam dzięki. Widzę, że temat więźby dachowej jest trochę ciekawszy niż całej reszty budowy. Wyświetleń jest praktycznie 2 razy więcej. Także spróbujemy to nagrać tak, żeby było jak najwięcej widoczne, żeby materiał był w miarę ciekawy. I tu już zwijamy się. Was zachęcam do oglądania materiału. We wtorek spróbuję po montażu od razu go zmontować. Po montażu więźby od razu go wrzucić na wieczór, także w środę powinien być gotowy materiał. Także czekajcie i oglądajcie. Dzięki i do zobaczyska.